Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki Stach i śmieci. To detektywistyczna, ekologiczna historia, osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4B. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro. Link zostawiam w opisie. Dzisiaj opowiem Wam historię, o której usłyszałam, będąc na babskim wieczorku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach. Opowiadałam wówczas o moim kanale i w doskonałym towarzystwie miałam przyjemność porozmawiać o sprawach kryminalnych. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie panie, z którym się spotkałam. W ten piątkowy grudniowy wieczór dowiedziałam się o wydarzeniach, które rozegrały się 13 lutego 2012 roku w słomnikach. Rankiem 82-letnia Alina zadzwoniła na policję. Powiedziała, że nad ranem słyszała niepokojące odgłosy dochodzące z mieszkania piętro wyżej. Mieszkały tam jej córka, wnuczka i prawnuczka. Kobietę zaniepokoiła zadziwiająca jak na temporę dnia cisza. Alina nie mogła się dostać do części domu, którą zamieszkiwały jej krewne. Wezwani na miejsce policjanci wybili szybę i weszli do środka. Widok był przerażający. Gdy funkcjonariusze znaleźli się w mieszkaniu, wszędzie było pełno krwi. Od razu zauważyli dwa zmasakrowane kobiece ciała. W łóżku leżała młoda dziewczyna, na podłodze jej matka. Obok zwłok siedziała Bożena. Córka Aliny, babka i matka Zamordowanych. Chciała się otruć lekami, ale nie zdążyła, bo przyjechała policja. Policjanci znaleźli też narzędzie zbrodni. Była nim noga od stołu z dwiema wystającymi śrubami. Szok psychiczny Aliny był tak duży, że kobieta trafiła do szpitala. To morderstwo wstrząsnęło mieszkańcami słomnik. Dlaczego zginęły dwie młode kobiety, matka i córka? O tym już za chwilę. Jasnoróżowy, dwupiętrowy dom, który mieści się przy ulicy kolejowej w Słomnikach, nie wygląda jak miejsce, w którym mogło dojść do tragedii. Jak już wcześniej wspomniałam, w domu mieszkały cztery pokolenia kobiet. Najstarszą z nich była 82-letnia Alina, która mieszkała na dole budynku. Jej córką była Bożena, 60-letnia emerytowana księgowa. Córką Bożeny była 36-letnia Beata, która pracowała w Niemczech. Jako młoda dziewczyna zeszła w ciążę. Urodziła Małgosię, która w chwili tragedii miała zaledwie 14 lat i była uczennicą pierwszej klasy gimnazjum. Co działo się za zamkniętymi drzwiami domu? Otóż między Bożeną a Beatą dochodziło do awantur. Po urodzeniu Małgosi Beata kolejny raz wyjechała za granicę. To Bożena wychowywała wnuczkę. Zaprowadza ją do szkoły, odbierała i chodziła na zebrania. Pod koniec 2010 roku Beata wróciła do słomnik. Wtedy też w różowym domu zaczęło się źle dziać. Kłótnie dotyczyły przede wszystkim małgosi. Podobno Beata po powrocie kontrolowała swoją córkę. Zabraniała jej korzystania z internetu. Kobiety były wyczerpane konfliktem. Podobno wsparcie dla Bożeny deklarowali pracownicy pomocy społecznej, policjanci, ksiądz, a także brat kobiety. Pani Bożena najprawdopodobniej nie chciała pomocy, bowiem bała się, że wszyscy dowiedzą się o jej problemach. O tym, że w tej rodzinie gdzie się działo, wiedzieli pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Mieli informacje od szkolnego pedagoga, który opiekował się małgosią. Rodzinie przydzielono pracownika socjalnego, który odwiedził dom sześciokrotnie. Ani razu, kiedy przychodził pracownik, w domu nie było beaty, zaś Bożena nie chciała rozmawiać. Bagatelizowała problemy, a na zadawane przez pracownika pytania odpowiadała wybiórczo. Raz poprosiła o spotkanie z księdzem, w którym to spotkaniu uczestniczyła Beata. Pracownik socjalny wystąpił o przyznanie rodzinie kuratora, a wniosek wysłany został do sądu 2 lutego. Omówił również Bożenie dwie wizyty u psychiatry w Proszowicach na 3 i 10 lutego. Obie wizyty odwołała Beata, mówiąc, że jej mama źle się czuje. Rodziną interesowała się również policja. Kilka dni przed tragedią na komendę zadzwoniła kobieta, podająca się za ciotkę z Niemiec. Powiedziała, że Bożena i Beata mają problemy z wychowaniem Małgosi. Kiedy policja zadzwoniła do Beaty, ta nie chciała rozmawiać. Początkowo zapewniała, że nie ma większych problemów z Małgosią niż z przeciętną nastolatką. Potem krzyczała, żeby każdy pilnował swoich spraw. Ponieważ policjantka nalegała, Beata zgodziła się na wizytę na komendzie. Miała pojawić się tam 13 lutego o godzinie 14. Kilka godzin wcześniej zginęła. Okazało się, że Bożena cierpiła na depresję. Do tego miała problemy psychiczne i próbowała popełnić samobójstwo. W konflikcie między matką a babką Małgosia starała się nie stawać po żadnej ze stron. Nie była duszą towarzystwa. Okazało się, że babcia dziewczyny poinformowała szkołę o problemach w domu i prosiła o pomoc. Jednak gdy szkoła wyszła z inicjatywą pomocy, babcia już jej nie chciała. Małgosia była spokojną uprzejmą grzeczną dziewczyną. Miała konkretne plany na przyszłość. Chciała zostać stewardesą. Marzyła, żeby podróżować po całym świecie. Kibicowała realowi madryt i lubiła rap, słuchała Eminema i Pei. W szkole podstawowej nie miała problemów z nauką. To się zmieniło, gdy poszła do gimnazjum. Nie uczyła się najlepiej, na semestr była zagrożona z kilku przedmiotów, ale starała się. Zarówno dyrektorka szkoły, do której uczęszczała Małgosia, jak i woźna pracująca w placówce, podkreślały, że nie było prawdą, że dziewczyna bywała agresywna i wagarowała. Wypowiadały się o niej pozytywnie. Małgosia została objęta specjalną pomocą pedagoga. W czasie tych rozmów tylko raz opowiedziała o kłótni w domu. Jednak ani matka, ani babka dziewczyny nie chciały o tym rozmawiać ze szkołą. Babcia bardzo bała się o wnuczkę, ponieważ zaczęła się źle uczyć. Podobno Małgosia nie mogła przyprowadzać koleżanek do domu. Kiedy to robiła, babcia na nią krzyczała i wypraszała jej znajome. Szybko wyszło na jaw, że kłótnie między Bożeną i Beatą, Często kończyły się rękoczynami. Wszystko wskazywało na to, że Bożena stała za zabiciem córki wnuczki. Zrobiła to, gdy obie spały. Kobieta została aresztowana na trzy miesiące. Początkowo biegli uznali, że Bożena może uczestniczyć w przesłuchaniu. Nie stwierdzili także przeciwwskazań do umieszczenia jej na oddziale szpitalnym aresztu śledczego. Prokuratura postawiła Bożenie zarzut zabójstwa córki i wnuczki. Kobieta wskazała narzędzie zbrodni. Była nim wspomniana już noga od stołu. Bożena usłyszała zarzut, że 13 lutego, działając bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, zadała córce i wnuczce wielokrotne uderzenia w głowę, powodując obrażenia skutkujące zgonem. Kobiety zmarły w wyniku ran czaszkowo-mózgowych. Podczas składania wyjaśnień powiedziała, że konflikt między nią a jej córką powstał pod koniec 2010 roku. Babcia bała się, że jej wnuczka może trafić do poprawczaka. Planowała zabić córkę, wnuczkę i siebie. Przyznała się do podwójnego morderstwa, groziło jej dożywocie. Potem krakowska prokuratura skierowała do sądu wniosek o uznanie Bożeny za niepoczytalną i kobietę poddano przymusowemu leczeniu. Krakowska prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania wobec Bożeny z powodu jej niepoczytalności, a także o orzeczenie wobec niej detencji, czyli przymusowego umieszczenia w zakładzie zamkniętym psychiatrycznym. Podstawą do takiego wniosku była opinia biegłych, którzy stwierdzili, że Bożena miała całkowicie zniesioną zdolność rozpoznawania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem, ponadto na wolności będzie stanowiła zagrożenie. Ostatecznie sąd w Krakowie umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa córki i wnuczki. Bożena opuściła już ośrodek. Nie mieszka w różowym domu, przeniosła się na Śląsk. Czasem tylko mieszkańcy słomnik spotykają ją na cmentarzu, gdzie odwiedza grup wnuczki i córki. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli znacie tę sprawę i macie informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na Facebooka Małopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.